Powiedzieliście Triss, to idziemy do Triss. Mamy już najwyższą zbroję tego gryfa, miecz najwyższy gryfa. Ogólnie wszystko mamy najlepsze, nie? Moim zdaniem te dwa miecze jeszcze powinniśmy sprzedać, sprzedamy je kiedy indziej najwyżej. No i mamy całą zbroję bez run, ale to tylko dlatego, że tych zwykłych run w ogóle nie mogę jakby ulepszyć do tego, co bym chciał. Kupuj tą zero ataku. A co ta zero ataku runa daje? Jak chcesz zdobyć runy, który był w broni, to musisz rozebrać tą broń. O Boże, teraz mi mówicie? Trzeba było wcześniej to mówić. Chociaż nie wiem, czy to jest prawda. Gdzie te nasze kobitki są tutaj? Oj, Triss Merigold, panno Merigold. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Boże. Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Płonęli na nich nieludzie. Coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Dokładnie. Jak idzie zwoływanie loży. Dalej nie wiem, po co oni zwołują ją w tym mieście. Dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira. Przeceniła swój urok. Chciała się wkupić w łaski Radovida, stworzyć dla niego potężną broń. Próbowałam ją od tego odwieść, ale nie chciała słuchać. O kurde. Radovid ją wyśmiał, kazał pojmać, a potem nabić na pal. What? A my to nie ta, z którą żeśmy spali? Keira Metz była krętaczką i lubiła manipulować innymi. Była uparta, nawet jak na czarodziejkę. Ale trudno było jej odmówić uroku i daru przekonywania. Dokładnie, seksik był duszy spoko. Keira Metz była małą dziewczynką. Oczekiwała od życia zbyt wiele. Kurwa, napali ją nabyli. Wszystko, natychmiast. A małe dziewczynki kończą źle, jeśli wpadną w nieodpowiednie towarzystwo. No, to niedobrze. Trochę przypał. Ciekawe, czy to tak musiało być. To bardzo w jego stylu. Mógł ją powiesić albo ściąć. Nawet śmierć na stosie byłaby szybsza. Ale on wolał patrzeć, jak się męczy. Nim wyjedziemy, musimy ją pochować. Nie pozwolę, żeby zgniła na palu i rozdziobały ją wrony. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Strażnicy na pewno wydadzą ciało, jeśli się ich odpowiednio zachęci. Mam nadzieję, że do Filipy i Rity zdążymy dotrzeć, zanim spotka je podobny los. Wiesz, co się z nimi stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filipą. Ja mam jakiś klejnot od Filipy. Wiesz, co ustaliła Yen? Musisz ją sam zapytać, byłam zbyt zajęta sprawą Filipy. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Ja chcę, wolę dłuższą. Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lockmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, jeżeli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na noc obrączkę z Dwimerytu. O kurde. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan. A, on... Filipa cały czas była pod naszym nosem. A, to on ma tą sowę, rzeczywiście. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Kurwa.
Nie wierzę. Żartujesz, prawda? Niestety nie. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osobę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie podziękował za grę i wyszedł. Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Na pewno nie pochodzi stąd. Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Trop bobków sowich. O. To jej pióro. Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję. Ja myślę o dewiacji. Musimy z nią znaleźć myślę. Jakąś fontannę na uboczu. Po jaką Keirę? Przecież Keira już wisi na palu. Nie uważasz, że lepiej zamknąć sprawę Keiry? Racja. Spotkajmy się w nocy na rynku. Jak kurwa zamknąć sprawę? Przecież ją na... Co? Coś chyba jakiś błąd był w grze. Jak zamknąć... Siri, co ja ci zrobiłem? Wbiłem ci do pokoju, przepraszam. Dobrze się nie przebierałaś, bo jeszcze bym zobaczył cię w majteczkach samych. O kurde, to nie tędy. Co by wtedy było? Myślicie, że pegging? Mi się wydaje, że jak będzie dużo wody w fontannie, to można peggingomancję poprowadzić. Co o tym myślicie? Dałoby radę peggingomancję zrobić? Pochować ciało jej? O, tu zielarz jakiś jest. Kurwa, no nie, to muszę go odwiedzić. Tędy? Nie. Muszę odwiedzić zielarza, bo mnie kusi zielarz po prostu. Skoro na Skellige nowy król, może się trochę uspokoją. Jak tu wejść, tędy? Bo zielarz może mieć jakąś fajną miksturkę dla mnie. Znaczy, wzór na miksturkę. Przepis. Kurwa, gdzie ten zielarz? Dobra. Chyba nie pracuje o tej porze. Walić takiego zielarza, co to nie chce, kurde, sprzedawać swoich ziół. Wiem, słyszałem, że jakby mi odebrał notatki i coś tam, to bym ją odesłał. O, a to co kowal? Od kiedy tu kowal jest? Coś do na... Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Pokaż mi swoje... Dobra. To jest szajs. Patrzę jeszcze, czy czegoś nie ma. Smoczy sen. Dobra, i te dwa miecze mogę mu opielić w sumie. Co to jest smoczy sen? To bywaj. Bywaj. Chyba w alchemię wchodzi, nie? Jest, o, smoczy sen. Patrzcie, uwalnia obok gazu, który wybucha po podpaleniu. O, ulepszony smoczy sen. Zajebiste. No, powiem wam, że opłacało się tu do niego podejść. Kolejną miksturę mamy. A tak w ogóle to miałem jeszcze tutaj tą mapkę jedną sprawdzić, gdzie ona jest. Kurde, gdzie jest ta mapa? Tu. Dobra, tego mamy. Jeszcze tego kupca bym też zagadał. Tak po drodze po prostu, jak już idziemy. Co tam ma? Gule i algule, mało interesujące. Czy co, wodę bym kupił na pewno. I te mleko, krowie mleko i kozie mleko i tyle. Bywaj. Przyda nam się to później do tego, jak będziemy w walce i nie będziemy mieli życia, nie? A, to jest ten, gdzie... O, a co my tu robimy? Aha, o północy na rynku. Jeszcze nie teraz. Zaczekajmy, aż się ściemni. Kurwa, będzie tu stała z takim kapturem i se zasłaniała głowę frajerzyna. Boże, naprawdę kobieto masz zamiar tak tutaj stać? Cofnąć się, wszyscy do cyrku, to jeszcze tego płatnerza odwiedzę. Wieczer! Pokaż. Ważne rzeczy od nich kupuję, wiecie? Rękawice tropiciela, o, to jest super, zajebiste. Mistrzostwo narzędzia płatnerskie, to też jest super ważne. Moc znaku to nie jest ważne w ogóle. Patrzę, czy czegoś jeszcze nie ma, nic.
Nic, co by nas mogło interesować. Bywaj. A przepraszam. Patrzcie! Kurwa rzecz! Czep się! Zobacz, kobiet, jutro! Kup dzisiaj! Stolica świata! Zapraszam! Pokaż towary. Co tam? Odwar z mglaka. I żołądkowa mocna gorzka. Bywaj. Odwar z mglaka. My mamy z mglaka na pewno części. Odwar zwiększa moc znaków, jeśli niebo jest zachmurzone. To ciekawy, kurde, odwar. Dobra, pod F5 i idziemy. Widzowie i jeźdźcy! Chyba, że jeszcze do tego. Ale tu miałem znów. Tu miałem jeszcze zajrzeć. Na wyścigi konne. Widzicie to, co ja? Żeby mój stary był taki odważny jak ty. Zapraszam. Czy ja kupuję to, co już widziałem? Co tam? Zobacz tą Keirę na placu. Zaraz ją zobaczę. Tylko chcę tu... Dobra, tu nic nie ma. Bywaj. Dobra, gdzie ona jest na tym placu nabita? A. O, jest rzeczywiście nabita. No nie mówcie mi, że na wylot przeszła. Cofnąć się, wszyscy zdążą zobaczyć. Ta wywłoka będzie tu sterczeć, aż zgnije. Kurwa, szkoda jej trochę, bo... Nie szwendaj się tu. Zejdź mi z oczu. Masakra, dobra. Do północy mamy czekać, tak? Medytacja. Czy z baronem wygrałem w karty? Tak, wygrałem chyba z baronem w karty. Jesteś. Nareszcie. Co teraz? Musisz się zająć strażnikami. Lepiej, żebym się nie pokazywała. Mogą mnie rozpoznać. Jasne. Zostań tutaj. Idę. Powiem im, że kurde... Ja... Czym zawiniła? Tym, co wszystkie. Czarostwem i kurwieniem się z demonami. Ponoć Radowida chciała uwieść, ale ją przejrzał i pokazał, jak się u nas traktuje zdrajców. Weź kolegę i idźcie się przejść. Rycerze Jedi wchodzą chyba do akcji. Chyba zasługujemy na przerwę. Tak, najwyższy czas. Zabiorę ją w bezpieczne miejsce. Potem będę na ciebie czekać pod pasiflorą. Na pewno nie potrzebujesz pomocy? Nie fatyguj się. Ciekawe, jak ją z tego pala ściągnie. Do zobaczenia. A nie, już jest ściągnięta. No, masakra trochę. No, ale tak jest życie, kurde. Co tam leży i się świeci? Jakiś lód jest na ziemi, widzieliście? Idę sprawdzić. Ciągle pada, a brokulit będzie śliski jak brzuch ryby. Ależ wieje. Kazanie zatroskanego jeden, które to jest? Zatroskany. Już jedno takie znalazłem, dlatego się właśnie zastanawiam, czemu jeden po raz kolejny znalazłem. Ty gręgolada. Nic nie boli. Lizna moralności. No co? Zaraz się zatrujesz. Trzema funkcji. Dalej. Dobra, jedziemy. Pod Pasiflorę, czyli do dzielnicy świątynie, czyli do burdelu. Jutro wybory, nie? Dobrze mówię? Pasiflora. A, w ogrodzie. Miłosne spotkanie w Pasiflorze. Czuję, że będzie kurde seks w ogrodzie. Nikt cię nie śledził? Nie. Na pewno. To zaczynamy.
A Boże, aha, bo my mamy tą znaleźć. Przewój tafle uważnie, nic nie może nam umknąć. Boże, myślałem, że seksy będą, ale przecież mieliśmy... Gremet wyr. Robeir megeila feilte. Gremet wyr. Degniskerle espirsena a ekleit. Obserwujcie, bo jeszcze nam coś umknie. Skądś znam to miejsce. Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma. Są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. To co, kurde, Zoltan Dijkstry nie poznał? No niemożliwe. To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka, musimy się pośpieszyć. Chodźmy idziemy do łaźni. Może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. No, idź, Triss. Kurde, w łaźni moim zdaniem Triss powinna nago tam przejść w tej łaźni. Zanosi się na deszcz. Fajna ta złota zbroja na Wiedźminie, fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że zdążymy, że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców, a Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ale ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej dwimeryt, Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. O kurwa. Ja tak zawsze mówię, jak mam zginąć. Zazwyczaj mówię to, jak już jestem martwy. W jakiś taki ostry sposób. Tak, ta na palu to była Keira, ta, której sami ją palowaliśmy wcześniej, ale nie w taki sposób. Chyba co nie się docenili stało? Filipy. O ja pierdolę. Miałeś rację. Czuję silną magię. Coś się dzieje, kurde. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Jaki labirynt? Przecież to zwykła łaźnia. Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt, zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekała. Dobrze, zaraz wracam. Czemu czarodziejki nie chciał wpuścić do środka? O, a to kto? Dobra. Jad wisielców ulepszony. 25% więcej damage'u dla ludzi. Zaraza rzuciła na nich urok. Musi zginąć! Zabić, Wiedźmina! Bij, zabij! Huzia! Ty, synu! Klątwy, kurwa! Spróbuj! A co myśleliście, że co, że jest klątw? Cena do kanałów uciekła, no nie mówcie mi. A co się dzieje? Ja już jestem twoją panią i masz mnie chronić, rozumiesz? Kurde, ona trola zrobiła. Kurde, zabił mnie, ja pierdzielę, coś stało. Widzieliście, co ona zrobiła? Ona tego, skałkę, czy jakąś tam nazywał. Barta, jak się nazywa ten troll? Będziemy go musieli zabić. Szkoda trochę. No dobra, jedziesz koleś. Filippa, zaczekaj! Dalej, kurwa! Teraz jestem twoją panią i masz mnie chronić, rozumiesz? Patrz, jaką truta mu wlazła. Zaraza! No nie wytrzymam typa. No kurwa! Smasz się, Boże święty, jacy mocni. Znaczy mocni. Koleś był leszczem, ale trzyma tą tarczę i się nic z nim nie da zrobić. Ja nie chcę go zabijać. Boże, Bart. O nie. Wiedźmin nie.
nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Chcę jej pomóc. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. Widzicie? Jakby starego utopca zjadł. Bardzo boli głowa. Chcę ci pomóc! Pomóc mi umrzeć? Nie doczekaję! A gdzie tu się biegnie? Tam jakoś zwęgliła? Nie chcę ci zrobić krzywdy! Akurat! Kurde, Filipa. Nie dostaniesz mnie! Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Zajebiście, mamy golema do picia. O ty kurwo! Teraz poczaruj, leszczu. Powiedzcie mi, jak on czaruje, bo nie rozumiem tego. Ale z niego leszcz, bo mogę bić nawet bez pancerza. Chyba, że ten Bimeryt naprawdę tak mocno na niego zadziałał. To nie ja jestem twoim wrogiem! Kucyk, 20-tonowy sub. Dzięki, kucyk. Dzięki za suba. Przestań wierzgać. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Dawno. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Wygląda jak taka Indianka jakaś. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. No i co? Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi. Nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt. Ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Dobra, nie czas na kłótnie, kochanków. Pamiętam, co was łączyło, ale teraz nie jest odpowiedni moment na kłótnie kochanków. Za to świetny na wyrównywanie rachunków. Filipa idzie ze mną i odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Wybacz, nie mogę na to pozwolić. Grubas dostał w mordę. Nie, tylko nie noga! Kurwa, drugą nogę mu połamał. A, to mnie aż zabolało. Dijkstra to już będzie chyba na wózku, tylko jeździł inwalidzkim teraz. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc.
Dobra, moi drodzy. Statuetka żołnierza. Boże, myślałem, że ten, stulejka żołnierza. Nowe zadanie. Jaka statuetka żołnierza? O, to jest jakieś zadanie jeszcze z Triss. Pokaż Triss statuetkę. No ja bym chciał jej kurde też pokazać właśnie jakiś taki... Takiego kurde statuetka bym jej chciał pokazać. Może... Może się skusi. Czemu konia nie mogę zawezwać? Pokaż Triss swoją statuetkę. Stulejkę żołnierza jej pokaż. Boże, już trzeci raz to samo kazanie znajduję. Pokaż Triss swojego żołnierza. Możemy jej pokazać naszego żołnierza. Będziesz zajęty. Widzicie tę mordę? Nam. O! No nie przejdę przecież. O! Pijmy, bo się ściemnia. To nie Triss tu powinna być? O, jest. No nie, no noża ci tak, nie powinna. Tak, Geralt? Spójrz, co zdobyłem. Kompresja artefaktowa. Ta figurka to zaklęty człowiek. Masz zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. To chyba żołnierz. To chyba żołnierz. Przekonamy się. Chodź ze mną. Znam bezpieczne miejsce, gdzie ściany nie mają uszu. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Dosyć ponure miejsce. Faktycznie, wygląda jak schronienie wampira. Dlatego możemy być pewni, że nikt nam nie przeszkodzi. Podaj mi tę figurkę i się odsuń. Ona chodziła tu na seksy z nieznajomymi. Spróbujmy odczarować tego. Nikt nie zaskoczył. Mogę jakoś pomóc przy rytuale? Tylko w najbardziej paskudnych miejscach takie rzeczy. Stój cicho i nie przeszkadzaj. Co ona się tak... Kurde. Cześć, biega. Inalanda ona reis. Verdentanstedt, Enzerkersen. O. Fender, Tanstedt, Enzerhese. Espun. A ty kim jesteś? Jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Pamiętam wzgórze. Trwała bitwa. Ja miałem dostarć rozkaz. Pamiętam rudowłosa czarodziejkę. Rzuciła zaklęcie. To chyba ono. Prawe skrzydło miało ruszyć i uderzyć z flanki na tarczowników. Nie uderzyli. A czarodziejka nazywała się Lyta Neyt, Koral. Ja też tam byłam. To zdarzyło się dawno temu. Sześć sery. Jesteś wyczerpany. Musisz odpocząć. Chyba tak. Powinieneś zgłosić się do ambasadora Faratre. Na pewno ci pomoże. Powodzenia. Tylko kurwa zbroję by se ściągnął do chodzenia po tym mieście, bo go chyba wydymają. To było interesujące. I wyczerpujące. Mam ochotę walnąć się na łóżko i spać do oporu. Co? Kurwa. No nie. No jak? Myślałem, że może ze mną się będzie chciała spać na łóżko.
I co, koniec? Kurde, no. Czemu się ze mną nie walnie do łóżka? Może pójdę, może będzie leżeć. Zachowuj się. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda. Teraz pójdę do jej pokoju, ona tam będzie leżeć i ja się wsunę do niej do łóżka pod kołderkę. I tak już zostanie. Czuję to. Czuję to. Nie może być tak, że Wiedźmin Geralt jest największym stulejarzem i przegrywem w całym, kurwa, północnym świecie. Po prostu. A pannę, jedyną pannę, którą zapiął Keirę, nabili na palmu. No jeszcze jest Yennefer, ale nie, Yennefer to jest jego dziewczyna, to się nie liczy w ogóle jako... To żaden sukces, kurde, spać ze swoją dziewczyną, chociaż ta Yennefer taka jest tak... Lubi raz na dwa miesiące, albo raz na pół roku. Dobra, lecimy. Jaki piękny wschód słońca tutaj jest. Co Yennefer w burdelu? A Boże, my do Yennefer idziemy, ona jest w tym brudnym burdelu. Hej, przystojniaku! Dałabym ci zniżkę za te twoje bohaterskie czyny, ale burdel mama, sam wiesz. Burdel mama, sam wiesz. Moi drodzy, jakby tą część Stris żeśmy zrobili, dlatego rozpocznijmy część z Yennefer, a ten odcinek sobie wrzućmy na YouTube'ka.